Panie trenerze, tak w krótkich słowach, jak pan oceni ten mecz? No na pewno mieliśmy jakąś tam lekką przewagę na początku spotkania, stworzyliśmy sobie 2-3 sytuacje, niestety indolencja napastnicza nie dała nam prowadzenia w tym meczu, no gospodarze wyszli z jedną akcją, to też wydaje mi się po naszym błędzie tam w defensywie, brak komunikacji, złe rozegranie i idealna piłka za plecy Michała, strzela bramkę, jest 1-0, no przy naszych sytuacjach bardzo jest to bolące po prostu, że tracimy taką bramkę. A czy ten wynik 1-1 coś zmienia w pana przypadku? Nie, broń Boże, no na pewno przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, liczyliśmy się z tym, że też możemy przegrać, bo wiadomo, to są pojedynki, powiedzmy sobie, derbowe, remis, powiedzmy sobie, wynikiem jakimś tam sprawiedliwym jest, ponieważ jedna drużyna i druga włożyły jakieś tam naprawdę dużo walki, dużo siły w ten mecz. Szkoda tylko, bo mówię, mieliśmy więcej sytuacji, powiedzmy sobie, w pierwszej połówce, w drugiej przy stracie bramkarza, no trochę nam się tam pokomplikowała sytuacja. Gospodarze mieli przewagę, mieli nawet 2 takie sytuacje, które powinni zakończyć bramkami, no ale niestety na nasze szczęście zakończyło się to, powiedzmy sobie, nie straceniem bramki, a my w 90 minucie daliśmy radę strzelić tą bramkę. Chociaż mówię, no na pewno bolące jest to, że powinniśmy zrobić wcześniej. Panie trenerze, prowadził pan praktycznie do 90 minuty, no i ten mecz pan zremisował. O, to jest nic nowego dla nas, podobnie jak w Mszczonowie w 93 straciliśmy tutaj, podobnie w 90 chyba czwartej nawet straciliśmy tą bramkę, no ale tak to w piłce nożnej bywa, dlatego piłkę wszyscy kochamy, że do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy trwa walka na boisku. A z kim się lepiej gra, z Górą Tabeli czy z Dołem? A to trudno powiedzieć, w zależności jak się w mecz wejdzie. Na pewno łatwiej chłopców zmotywować do gry z zespołem, który się plasuje w wyższych strefach w tabeli.